Nie pamiętam wielu rzeczy z czasów mojej edukacji, ale pamiętam jedno, że Syzyf pchał kamień pod górę i dopchać go nie umiał. Ale my w dzisiejszym odcinku zmierzymy się z tym wyzwaniem i postaramy się wepchnąć kamień na sam szczyt góry. I wiem, że jest to możliwe, ale nie wiem, czy nam się to uda. Ponieważ dzisiaj jesteśmy w gierce The Game of Sisyphus, czyli gra o Syzyfie. Dzisiaj będziemy wtaczać głaz na samą górę góry. Na samą górę góry. Ciekawe, masło maślane, a jednak ma sens. I zobaczymy, czy nam się to uda. Nie grałem w tą grę, zobaczyłem ją, wiem, że jest mega denerwująca, więc sobie to dzisiaj sprawdzimy. Aby widzowie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jak chcecie więcej gier, które będą mnie mega denerwować, to dajcie mi pomysł jakiś w komentarzu, która gra może mnie zdenerwować, a ja bardzo chętnie w nią zagram. Dobra, klikamy nową gierkę. Okej, mamy głaz do wyboru i mamy masę innych rzeczy, ale dobra, ja chcę głaz. W końcu mamy wciągać głaz na górę. Wiecie, o co chodzi. Tutaj tylko tyle. Ustawienia wyższe niż HD i 60 nie są coś tam. Okej, dobra. Okej, mamy gierkę. Control, znaczy... Okej, dobra, czyli tak pchamy ten kamień tu, dobra, coś takiego. Okej, czyli po prostu Czekajcie, bo że tak powiem, czuję jakiś... jakiś brak mocy. Czy on będzie tak powoli to wpychać na górę, naprawdę? Dobra, ruszamy się na wsadzie. Na shifcie mamy bieg, czyli możemy biegać też. Na spacji mamy jumpa. Lewy to jest kamera zoom i kamera... To nie działa akurat. No dobra, okej. Mamy początek naszej góry wielkiej i musimy ten głaz wepchnąć. Problem jest taki, że jeżeli nam się to nie uda, jeżeli nam się, że tak powiem, noga podwinie, to ten głaz leci na sam dół, więc mam nadzieję, że to się dzisiaj nie wydarzy, dobra? Okej. Trzymaj tego głaza, co jest? Ej, dobra! Pcham go do boku, proszę, niech mi ta kłoda pomoże. Nie! Dobra. Dobra, tu. Przepchniesz to nad tym. Dobra, jest git, dobra. Ej, czy ja mogę biec tym głazem, pchając ten głaz? Czy tak niespecjalnie? No dobra, chyba nie za bardzo. Dobra, ogólnie tutaj strzał, jakby muszę... Widzicie, jak ja teraz lewą ręką tak trzymam to? Tak miziam, kurczę, ten głaź. Miu. No to mogę, to ja to robię na myszce po prostu. I ja też tym kieruję, że w zależności, którą rękę ściskam, w tą stronę to jakby skręca. Okej, no i musimy to wepchnąć na samą górę, no. No to co, widzowie? No, że tak powiem, lekko nie będzie. Ale dobra, póki co jest git. Póki co idzie to nawet całkiem spoko. Jedyne co, to idzie to strasznie powoli. I czuję, że możemy zasnąć. I póki co nie ma jakby za bardzo wyzwania z tym związanego, więc póki co git. Jedyne co, to musimy kontrolować, żeby na nic nie najechać. I najgorzej będzie jak... O! Trzymaj ten głaz! Najgorzej będzie jak ten głaz mi właśnie się wymsknie i ja... I ja zacznę spadać w dół, wiecie, o co chodzi, że on na przykład będzie spadać w dół. Ja wiem, że to są różne poziomy, to jest jakby pierwszy, więc on jest prosty, później będzie coraz ciężej. Będą jakieś mechanizmy i inne takie rzeczy z tego, co widziałem, więc może być ciekawie. I może to nie być takie łatwe, mimo wbrew pozorom, bo póki co idzie nam to wybitnie dobrze, więc... Więc nie wiem. Dobra, tu zaczynają się schody, widzę, że się zaczynają schody. O! Trzymaj to! O nie, mamy problem. Okej. O! Dobra. Spokojnie. O! Nie! Proszę, zatrzymaj się, proszę! Nie! Stój! Proszę cię, nie! Jezu, od samego początku, to był tak nudny moment w ogóle. Ty, wypadło poza burtę! Gdzie jest ten głaz? Aha. No to fajnie. Dobra, jesteśmy znowu w tym samym momencie. Ja już widzę, że tam z przodu to się zaczynają jakieś schody, że tam są jakieś obracające się dziwne rzeczy. Więc mam nadzieję... O nie. Już w tym miejscu odpadłem. Skupmy się. Dobra, tu. Nie, proszę, nie! Zatrzymaj się tu. I... Ej, dobra, ta gra jest mega ciężka. Okej. Ej, jak ja to mam tu przenieść? Dobra. Nie. Stój. Dobra. Mam cię. Dobra, jest git. Teraz tu, w prawo ciśniemy. Dobra, jest git. Teraz tu muszę docisnąć do... Idźmy z murem, po prostu tak będzie łatwiej.
tu i teraz. I teraz skręcamy w lewo. Teraz skręcamy w lewo i też trzeba to iść z murem. Ale ten kamień mam wrażenie, że jest coraz cięższy im ja dalej z nim idę. Takie mam przeczucie. Dobra, tu, okej. Dobra, i teraz będziemy musieli. O nie, my będziemy musieli to na te deski wpychać. Nie, no dobra, okej. Póki co jest git. Tylko. Dawaj, pchaj to. Pchaj to, to nie może się tak skończyć. Dobrze! Dobra, tu. Nie. Do ściany. Nie! Proszę, nie! O Boże. O, widzowie, to jest tak zwana patowa sytuacja, nie? Dobra, lecimy dalej. Dobra, zaraz będziemy znowu na tych kładkach, nie? Proszę, teraz to się musi udać. Trzymaj to, Stefan, trzymaj. Bo to kurde, jak to puści i to znowu spadnie, to ja się poddam, naprawdę. Ja bym chciał chociaż ten drugi stage dzisiaj przejść, nie? Byłoby miło naprawdę, bo tu ogólnie ta gra, widzowie, to jest trochę, nie wiem, jak kojarzycie taką gierkę Getting Over It, coś takiego. Że tam po prostu z takim chłopem w garnku się jakby wspinacie na szczyt. Jakiś szczyt, nie wiadomo czego nawet za bardzo. No to to jest tego typu gierka, która po prostu no jakby to powiedzieć. O kurczę, Stefan, wykręć to, dobra. Polega po prostu na tym, że wiecie, że ją trzeba zacząć i tu nie ma za bardzo autozapisu, nie? To po prostu grasz i liczysz na to, że... O kurczę, stój, proszę cię. Ty kurde głazie zasrany. I to jest zaś od nowa wszystko robienie, jak jestem na pierwszym stage'u, ja nie jestem w stanie pójść dalej, patrz jak to się odbija. Dobra. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy. I teraz najważniejsze, niech ten głaz se spadnie, dobra. I teraz trzymamy go. Dobra. Trzeba powoli po prostu, wiecie o co chodzi. Dobra, trzymaj go, Syzyf, trzymaj go. Dobra, teraz tak, skręcamy tu i lecimy tak, okej. Teraz tu. Dobra. Wpychamy to na tą kładkę. Dobra, git. Nie chcemy tak szybko. Dobra, tu. I teraz, dobra, damy radę, że tak daleko nie byliśmy. Dobra, i teraz do boku, i teraz to trzeba kontrolować ciągle, żeby... Ciągle prawą rączką, tak miziać ten głaz. Proszę cię bardzo, dobra, tu. I teraz jesteśmy dalej. I czy ja widzę tu checkpointy w formie tych głazów? Ej, dobra, czy to są checkpointy, że jak mi tutaj wpadnie, to się to zatrzyma? Chyba ta, dobra. Okej, więc teraz tak, tu jest... Ja przeburzę się przez to? Tak, dobra, git. Dobra, jesteśmy na drugim stage'u, widzowie! Kurde, ale lecimy jak wściekli. Dobra, i teraz tak, jak my to mamy zrobić, żeby teraz, prawda, przejść tam dalej, bo ja, szczerze mówiąc, tak... O, tak cienko to widzę. Dobra, git. Dobra, musimy przejść tutaj. Mhm. I musimy przejść tak bokiem po prostu. Ciężko sobie mi wyobrazić, żebym ja tu zdążył to przejść, na przykład, w tym momencie. Dobra, niech to sobie przejdzie jeszcze raz, dobra, tu. Dobra, okej, zdaliśmy radę? Dobra, świetnie. Chyba tak to miało być. Dobra, i teraz idziemy do środka. Bo to jest właśnie... Wykręcaj to, dobra, git. Dobra, teraz idziemy tu do środka. Dobra, super. O nie, popchnie mi to. Oła! Yeah! Zatrzym się! Nie! Jest! Dobra, mamy to w checkpoincie, o to chodzi, dobra, git, jak dobrze to są te głazy. Jakby mi to spadło na sam dół, to mi... Nie, no popłakałbym się, na pewno bym się popłakał. Już bym nie powstrzymał łez smutku niestety z tej sytuacji. Dobra, i teraz tak, postarajmy się przejść tędy tym razem. Bo ta strona wygląda mi na trudniejszą, ale...
Ale mnie to nie straszne. Dobra, git, git, o to chodzi. Dobra, teraz tak, idziemy sobie do przodu. Dobra, ominijmy tutaj to. Dobra, tak. Teraz, czyli mi się... Dobra, muszę pójść środkiem, wydaje mi się, bo bokiem mi się nie uda na pewno. To musi pójść środkiem. Dobra, tak, okej, to mi lekko popchnęło. Teraz to mi lekko popchnie, dobra. Dobra, git. Tu i teraz... Dobrze, stanęło, git. Dobra, idziemy jednak tą stroną, tak mi się wydaje, na to wychodzi. Dobra, tu. Okej, okay. Teraz, oho, i mamy teraz taki problem, że szok. Dobra, no i teraz módlmy się, by to... Nie, to idzie środkiem. Okej, dobra, zatrzyma się. Dobra, jeszcze... Nie. Zatrzym się, proszę, na tym. O, stoi. Nie, szybko. Stefan, ale czy tam Syzyf. A to już mało ważne, i tak idziemy od nowa to robić, dobra. Fajna jest ta kamerka w prawym górnym rogu, co mi pokazuje, jaką porażkę właśnie zaliczam. Super to jest, naprawdę. Ora, jesteśmy znowu na tej kładce, uwaga, dobra. Teraz mi to poszło całkiem płynnie. Powiem wam szczerze, że im częściej to przechodzę, tym mi już to lepiej wychodzi. Teraz tam, musimy sobie to zabrać tu, dobra. No, właśnie powiedziałem, że mi coś super wychodzi i właśnie mi wychodzi fatalnie! Stój tym głazem! Jakie to jest gówno! No jasne, jeszcze wypadł mi za burtę, tam się pojawi na końcu, co? No oczywiście, kurczę, że na pewno nie tu, żebym mógł sobie to jeszcze złapać, nie? Tylko po prostu, że leciał już od zera. Boże, to jest najgorsza gra, w jaką grałem, naprawdę, nie wiem. Strasznie mnie to męczy. Dobra. Nie wiem, jaki cudem to się udało uratować, ale... Fart, taki szok, nie? Dobra, pchamy to na tą kładkę i tu już powinno pójść to z górki, nie? I teraz już lecimy i lecimy dalej po prostu, ile się da, jak najszybciej i przechodzimy ten drugi poziom. Dobra, ważne, żeby... Jakby wiecie, co jest najgorsze, że jak mi to tam później spadnie, to jak to, żeby się tylko w tych głazach zatrzymał, żeby już po prostu tego pierwszego poziomu zasranego nie musiał robić po raz 30, bo już chyba to robię naprawdę 30 raz. Bo nawet ja tego nie nagrywam już momentu, w których mi to spadło i od nowa to idę, bo po prostu już znawiam nagrywanie, jak jestem blisko końcówki. Żeby wam tego początku bez przerwy nie nagrywać, bo już psychicznie nie mogę. Dobra, tu i teraz tak, przechodzimy tędy. Tu. Dobra. Mamy to tu, dobra, super, udało się. Teraz pójdźmy tu na lewo, dobra, git. Świetnie. Nie no, to jest tak długie, ja tego nigdy nie skończę, nie? Dobra, tu i teraz tak. Spróbujmy tutaj to przejść. Nie, to się tak nie uda. To się tak nie uda. Ale już nie mogę tego przerwać. No właśnie, to jest właśnie to. Wczepnij go tak jak najbardziej do boku. Dobra. Dobra. Ale to jest uratowane, dobra. Czasami to też pomagają te wachlarze. To trzeba pójść środkiem. Innej opcji to ja tutaj nie widzę. Bo tylko środkiem jestem w stanie jakby zrobić tak, że jeżeli ostatecznie mi to nawet dotknie tego... To jest mi to w stanie pomóc. Patrzcie, jak ja to przyszedłem szybko. Dobra, git, jesteśmy dalej niż byliśmy. O to chodzi, tak to ma chodzić. Dobra, i teraz, gdzie teraz najlepiej? Na prawo. Tutaj sobie to przejdziemy przy samej barierce, tak mi się wydaje, że będziemy w stanie to przejść. Dobra, zróbmy tak. Dobra, już się wystraszyłem, że mi to puści. Dobra. Przy samej barierce idziemy, to pchamy tutaj przy samym brzegu i nie powinno mi to tutaj w ogóle mi to dotknąć, no i dokładnie. Dobra, super! Lecimy w górę, dobra, no mam nadzieję, że to się uda. Jesteśmy tak daleko, że naprawdę jestem mega szczęśliwy, że my już, że się to się udaje. Ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, wszystko się jeszcze może zepsuć. Ale i tak jesteśmy już dalej niż byliśmy, nie? Nie, no dobra, jest dobrze, gramy i idziemy jak najwyżej. Nie wiem, gdzie jest końcówka, ale mam nadzieję, że za niedługo. A jak nie, to mamy przekichane. Dobra, idziemy środkiem, bo patrzcie, jak to jest idealnie zrobione. To jest zrobione tak, że jak pójdę środkiem, to idealnie powinno nam się to, że tak powiem, złożyć. I teraz ja muszę tu odczekać jeszcze teraz.
Dobra, tak. I teraz idziemy, i teraz idziemy, i teraz idziemy, i teraz idziemy. Super. Super. Tu. Teraz tutaj, no idźmy, idźmy dalej. No nie wiem, czy zdążymy, kurczę, boję się, że nie. Boję się, dobra, zdążyliśmy, idealnie. Dobra, niech to się ruszy. Strzelcie tym. Dobra, super, i teraz idziemy, 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 idziemy. Nie, 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 proszę nie, proszę nie. Dobra, ej, to było takie ryzyko. Dobra, tu. Strzelcie tym, strzelcie tym. Dobra, super, idziemy, 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 idziemy. Super. Super. Dobra, i teraz na lewo. Teraz na lewo. Dobra, tu. Dobra. Dobra, niech to się, niech to se uderzy. Dobra, jeszcze raz to se musi uderzyć, bo nie zdążymy. Dobra. Dobra, super. Lecimy. Lecimy. O nie, 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 nie. Dobra, dobra, git, 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 git. Kolejny poziom. Ej, dobra, gdzie ja jestem? Gdzie ja już zaszedłem? Dobra, ej, jak nam poszło to sprawnie. I dobra, ja myślę, że to będziemy tak męczyć i męczyć, że ja nigdy tutaj nie dotrę w żadnym odcinku. A jednak, udało się. Let's go. Dobra, nie wiem, co to są za czerwone beczki, ale są wywinięte jakimś czerwonym proszkiem dookoła. To jest na pewno jakaś bomba. Jak tylko to dotknę, to będzie wybuchać. Więc nie chcemy tego dotknąć, taki jest plan. Ale spokojnie, już mam tak opanowaną tą kulę, że chyba damy radę. Idzie nam to póki co naprawdę wybitnie dobrze. Dobra, i teraz tak, przeciśniemy się. Dobra, nie, nie ryzykuję, pójdźmy tu w prawo. Tu w prawo. Dobra, git. Tu jest git. Ej, dobra, jak ja opanowałem już skręcanie tą kulą. Tu trzeba dobrze manewrować na WASD i na myszce i ten. Bo ja tak, widzicie, jak miziam dalej tą kulę i po prostu to... To w ten sposób trzeba robić. Ej, to jest tak gęste, że ja tu nie mam czas, żeby to przeszedł, nie? Na pewno mi to wybuchnie coś. To jest chyba ta, w ogóle to będzie tak zrobione, żeby na pewno mi coś wybuchło. Że ja będę musiał coś zdetonować, żeby się zmierzyć z tym. Dobra, damy radę, damy radę. Nie wiem gdzie... O nie, dobra, nie, nie będę musiał się zmierzyć. Widzę już, jak tam da się przejść. Dobra, musimy teraz do lewa. Do lewa, do lewa, do lewa, więc dajmy tak. Dobra, tu teraz musimy iść w ten sposób. Dobra. Super. Teraz musimy to kontrolować tym, dobra. Okej, tu musimy iść pod skosem. No i tu jest, i tu będzie teraz Bangladesz normalnie. Tutaj może się teraz podziać, krótko mówiąc, bo nie wiem kiedy to wybuchnie, chyba to musi dotknąć. O kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę. Dobra, 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 dobra. Nie no, ja jestem chyba mistrzu. Dobra, ej. Nie wiem jak mi to idzie teraz tak dobrze, serio, nie mam pojęcia. Bo myślałem, że mi to nie będzie szło, a... Idzie, więc git, fajnie. Dobra, teraz tu na lewo. Ej, jak my przejdziemy ten poziom... Nie no, ja przechodzę tę grę do końca, jak mi tak dobrze idzie, jak ja już to tak opanowałem. Nie no, ale jak mi teraz kula spadnie, to serio się popłaczę, więc jakby dlatego lepiej, żeby mi nie spadła. Dobra, tu. Idziemy teraz do boku. Dobra, tutaj. O nie, tam jest ta czerwona, ta. Dobra, okej, okay, dobra, musiałem tak zrobić. Musiałem tak zrobić, bo bałem się, że dotknie mi tą beczkę. Kurczę, tych beczek tu jest tak dużo. Dobra, tu. I teraz tak, musimy wejść znowu w ten tunel i jak my przejdziemy przez ten tunel, to jesteśmy już na mecie. No, znaczy na mecie tego jakby świata, jakby, czy tego jakby, nie wiem jak to nazwać. Tego toru, tego fragmentu toru, okej, okay, dobra, tu. Dobra. Chamy to. Eś! Dobra. 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 Joho! Niesamowite. Niesamowite, że ja taki poziom przechodzę za pierwszym razem. Dobra, no git, no git. Nabieram, że tak powiem, wiary w to, że ja jestem w stanie coś tu więcej zrobić. Fajnie, że są te checkpointy w postaci tych głazów tutaj na końcu, bo gdyby nie to, to... To już w ogóle nie byłoby żadnej nadziei na to, żeby to przejść. Bo by to... No, nie ma szans po prostu. Jakby psychicznie to pomaga bardzo dobrze, że coś takiego jest. Dobra, jak to tu działa? To się podnosi, to się zamyka. Dobra, rozwalamy ten murek. To się zamknęło i teraz my w tym momencie... No i to jest chyba mój błąd, co ja tu teraz zrobiłem. O kurczę, dobra, 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 dobra. Dobra, dobra, udało się, udało się. Dobra. Dobra, to i teraz pchamy to do końca. Pchamy to, jest git. Dobra, tu po prostu trzeba timingowo dobrze to zrobić. Trzeba iść w momencie, w którym to się zamyka. Czyli teraz nie powinienem iść z tym. Powinienem to tak dopuścić do końca, poczekać, że to się jeszcze raz podniesie. Dobra. I teraz idziemy, i teraz idziemy, ile fabryka dała. Ile fabryka dała do końca, dobra, przepychamy to. Świetnie, świetnie. To samo tutaj. To, o kurczę, tu jest taki jeden mocny.
zawodnik. Dobra, tak. I pchamy to, i pchamy, i pchamy, i pchamy, i pchamy, i pchamy do końca, do końca, do końca. Szybko, 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 szybko. Wow! To już się zaczęło podnosić. Dobra, tu. I teraz chcę pójść tędy, chcę pójść tędy, chcę pójść tędy, chcę pójść tędy, chcę pójść tędy. Dobra. Okej. Git. Mega git, mega git, mega git. Dobra, tu. Niech to się teraz podniesie, dobra, i lecimy, i lecimy, i lecimy, i lecimy, i lecimy, i lecimy, i pchamy to, ile wlezie, ile fabryka dała, dobra, przeciągnięte, jest git. Kolejny poziom idzie mi... Wybitnie, trzymaj ten głaz, trzymaj ten głaz. Dobra, jest, do boku, dobra, tu, dobra, tak, okej, okay. I teraz pchamy, i pchamy, i pchamy, i pchamy, ile fabryka dała, ile fabryka dała. Oj nie, to może się źle skończyć, to może się źle skończyć, to może się źle skończyć, dobra. Wow, wow, wow. Widzieliście, jak ja to taktycznie zlazłem do boku? Dobra, tu. Tutaj. Oj, oj, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dobra. Ha! Ha, ha, ha! Ale cię zrobiłem! Kurde, jak dziecko małe, jakbym turlał... Aha, ja turlam głaz. Dobra, nieważne. Okej, okay, i teraz tu. Przepychamy to boczkiem. Boczkiem. Ideolo, idealnie. Dobra, to jest to. Co tu się teraz wyprawia? Wow! Ej, to ja chcę iść środkiem. Bo to chyba mi nie zaszkodzi, jak ja pójdę środkiem tego, nie? O kurde, chociaż nie wiem. O kurde, no nie wiem, czy ja chcę to próbować, szczerze mówiąc. Nie no, wolę pójść bokiem chyba, tak mi się wydaje. Tędy. No, chyba ta. Dobra, idziemy tu i teraz tak. To musi... Niech... Jeszcze raz, muszę zobaczyć, jak to się rusza. Idzie to. Dobra. To się razem zamykało, czy nie? Dobra, musimy to zobaczyć. Jest tak. Lewy. Zamyka się, prawy się otwiera. Okej. I teraz lewy i prawy się otwiera. Ten się zamknie. Okej, czyli to jest tak czasowo zrobione, że to nie jest powtarzalny system. Dobra, okej, więc zróbmy tak. Dobra, i teraz idziemy tu na prawo. Na prawo, na prawo, na prawo, na prawo, na prawo, na prawo, na... Nie! Proszę nie! Proszę nie! Proszę nie! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Nie iść tam dalej! Nie iść tam dalej! Nie! Nie no, błagam! Jest! Wstał się, to pograłem! Nie, proszę, proszę, dobra, zatrzymaj się na checkpoincie chociaż, zatrzymaj się na checkpoincie! Proszę! Dobra, git! Ojeny, 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 co tu się wydarza w tym momencie? No dobra, gdyby nie ten checkpoint, to byłby koniec już, nie? Ale tak to jeszcze spróbuję chociaż raz. Kurde, straszne to jest, co tu się wyprawia. Dobra, pchamy to, ile wlezie, ile fabryka dała. Dobra, to się teraz podniesie. Podnieś się, dobra, git. Git, 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 git. I teraz możemy na to wepchnąć w sumie już nawet. Okej, okay. Ej, tak mogę robić, że już wpychać, jak to jest w górze tak naprawdę, nie? Bo wtedy to... O nie! Ej! Gdzie jest ten głaz? Nie, 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 jeszcze mi to za burtę wyrzuciło. Gdzie się pojawi ten głaz? No, to jest jakiś żart, to jest jakiś żart. To jest jakiś żart, jak ja go mam dogonić, to jest już nie do dogonienia. To i to będziesz strzelać na lewo i prawo i to się dalej pojawia tak daleko, że ja... Dobra, jak ja w to uderzę, to też to wybucha. Dobra, widzicie? No i koniec. Ja w tym momencie nie jestem w stanie w żaden sposób zatrzymać już tego głazu, bo patrzę się nawet z respi na środku, leci już do samego końca. No, arrivederci, szerokiej drogi, ja kończę ten odcinek, mam serdecznie dosyć.